problem z dostawą szczepionek. Przesunęli termin szczepienia przeciwko COVID-19. Do Polski dotarła dostawa Pfizera. Szczepionka firmy Pfizer dotarła do Polski. Do magazynów trafiło 2,4 milionów dawek tego preparatu. Z kolei dostawa szczepionki AstraZeneca została przesunięta z poniedziałku na wtorek. Szef KPRM, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk na swoim profilu na Twitterze udostępnił informację podaną przez profil Szczepimy się prowadzony przez Centrum Informacyjne Rządu. Dzisiaj do Polski dotarło 2,4 milionów dawek szczepionek Pfizer. Przesunięta została dostawa z dzisiaj na jutro, podano we wpisie. Szczepienia nastolatków. Rada Medyczna przy premierze zarekomendowała w poniedziałek szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 12 do 15 lat preparatem Comirnaty. W ocenie przewodniczącego Rady Medycznej przy premierze profesor Andrzeja Horbana, szczepienia dzieci w wieku od 12 lat powinny ruszyć jak najszybciej. Do rozważenia jest, czy nie zorganizować ich w szkole lub w jej okolicy, powiedział. Podkreślił, że rozsądnym pomysłem jest także szczepienie dzieci w wakacje. Dobrze by było i pięknie, gdyby w każdej szkole była chociaż pielęgniarka i punkt szczepień, powiedział profesor. Unijna komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides poinformowała, że Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu stosowania szczepionki BioNTech Pfizer przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku 12-15 lat. Europejska Agencja Leków EMA w piątek zatwierdziła wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer BioNTech przeciw COVID-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Badanie wykazało, że odpowiedź immunologiczna na comirnaty w tej grupie była porównywalna z odpowiedzią immunologiczną w grupie wiekowej od 16 do 25 lat mierzoną poziomem przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Skuteczność preparatu comirnaty obliczono u blisko 2000 dzieci w wieku od 12 do 15 lat, które nie miały oznak wcześniejszego zakażenia. Działania niepożądane. Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku 12-15 lat są podobne do tych, które występują u osób w wieku 16 lat i starszych. Obejmują one ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, dreszcze i gorączkę. Efekty te są zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępują w ciągu kilku dni po szczepieniu. EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być podawana identycznie w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej 3 tygodni. Podczas weekendowej akcji szczepień wpadnij na szczepienie. Zaszczepionych zostało 4300 osób bez wcześniejszej rejestracji. Stołeczny ratusz przedłuża akcję na kolejne dni. Będziemy szczepić do wyczerpania zapasów, powiedziała w poniedziałek Monika Beut-Klutyk, rzeczniczka warszawskiego ratusza. Chętni mają do dyspozycji 4 miejskie punkty szczepień w Śródmieściu, Białołęce, Targówku i w Wawrze oraz dodatkowy na Ochocie. Największy z nich jest na stadionie Legii. Pozostałe zlokalizowane są w przychodni Warszawa Ochota przy ulicy Szczęśliwieckiej 36, Białołęckim Ośrodku Sportu przy ulicy Strumykowej 21, w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Ossowskiego 25 i w Wawerskim Centrum Kultury przy ulicy Żegańskiej 1a. Polscy pacjenci otrzymują 4 szczepionki przeciw COVID-19. Preparaty firm Pfizer BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a specyfiko pracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania tylko jednej dawki. Szczepionka Comirnaty firmy Pfizer BioNTech, zapobiegająca COVID-19, zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA mRNA, z instrukcjami wytwarzania białka znanego jako białko wypustkowe, naturalnie występującego w SARS-CoV-2, wirusie wywołującym COVID-19, dzięki czemu przygotowuje organizm do obrony przed SARS-CoV-2.